Cześć, z tej strony Tomek. W tym filmie pokażę Ci prosty zabieg, jak można być łatwo oszukanym na Binance Smart Chain. Oczywiście to nie dotyczy tylko Binance Smart Chain, bo to również dotyczy blockchainu Ethereum. Natomiast ze względu na niskie opłaty, jakie obecnie są na Binance Smart Chain, ta metoda jest dosyć powszechnie używana, dlatego ja nie tracę swojego czasu na projekty, które są na BSC. Podobne sytuacje oczywiście mieliśmy podczas tak zwanego DeFi sezonu, czyli to był okres, powiedzmy, tak zwany wakacyjny w roku 2020. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka, w którym zobaczysz, jak można być łatwo oszukanym i nie móc sprzedać tokenu, który się zakupiło. Tutaj sprawa jest niezwykle prosta. Wziąłem pierwszy, lepszy kod kontraktu, jaki dosyć niedawno pojawił się na Binance Smart Chainie. Token nazywa się Ape i jeszcze raz to podkreślę, nie jest to w żaden sposób jakiś minus, jakaś dysfunkcja samego Binance Smart Chaina, bo takie same kontrakty są możliwe cały czas do deployowania na Ethereum. Natomiast to się teraz pojawia na Binance Smart Chainie, ponieważ tam się pojawia duży wolumen, dużo nowych użytkowników i spora część z osób wchodzących w świat kryptowalut właśnie zaczyna od Binance Smart Chain ze względu na niskie opłaty. Jak dobrze wiecie, BSC Scan, czyli taka kopia Etherscana dla Binance Smart Chaina, pozwala również na podgląd kontraktu, kodu kontraktu, oczywiście o ile jest on zweryfikowany. I tutaj sobie tak na szybko przejrzymy ten kod i powiem, w czym jest tak naprawdę problem. Oczywiście jest on kompatybilny zgodnie ze standardem BEP20, RC20. I gdzie tutaj dzieje się ta magia i gdzie tak naprawdę jest ta blokada sprzedaży, bo na tym polega ten problem. Że możemy kupić, oczywiście w tym przypadku na PancakeSwapie ten token, jednak nie możemy go sprzedać i zaraz zobaczymy, gdzie to się dzieje. Oczywiście po to, aby sprzedać token, musimy skorzystać z funkcji approve, czyli tak naprawdę dać pozwolenie kontraktowi PancakeSwapa na zmniejszenie ilości zmniejszenie liczby naszych tokenów na naszym adresie tego właśnie Ape'a. I ta funkcja publicznie approve prowadzi do funkcji typu internal, czyli tak naprawdę tutaj wszystko wydaje się zgodnie zrobione ze sztuką, czyli konwencja nazewnicza zachowana. I tutaj widzimy tak naprawdę to, co się dzieje w rzeczywistości w funkcji approve. Ta już jest dostępna jedynie z poziomu kontraktu tego tokenu. I co tutaj ciekawego się dzieje? Dzieje się tak zwana UGA, czyli to, co deployer, właściciel, owner tego kontraktu postanowił zrobić. Oczywiście właścicielem tego kontraktu, jak widzimy, jest adres 0x8DC i jest to również sprawdzane dosyć wnikliwie w samym kodzie kontraktu. I mamy tutaj prostą konstrukcję językową if-else, czyli jeśli osoba uruchamiająca ten kontrakt jest właścicielem, to oczywiście do tablicy allowance, jeszcze do tablicy pozwoleń jest wydana zgoda na rzecz tego adresu w zakresie PancakeSwapa na określoną kwotę. Natomiast jeśli z tym kontraktem poprzez funkcję approve komunikuje się PancakeSwap inny adres, czyli na przykład adres każdej z nas w tym przypadku, to ten allowance jest ustawiany na 0. Czyli tak naprawdę to, co ten kod robi, to powoduje to, że komunikując się z kodem tego kontraktu poprzez kontrakt PancakeSwap, mamy możliwość sprzedania takiej
ilość takiej liczby tych tokenów, czyli dokładnie 0. I to jest, myślę, że dosyć czytelne, dosyć łatwe w zrozumieniu. Widząc taką konstrukcję, musimy mieć świadomość tego, że kupując taki token, czy to na PancakeSwapie, czy na blockchainie Ethereum, na Uniswapie, czy na kolwiek jakim innym deksie, nie będziemy mieć możliwości jego sprzedaży. Jak to mniej więcej wyglądało? Oczywiście tutaj wykres tego, jeśli chodzi o cenę, był cały czas praktycznie zielony, bo te tokeny były kupowane, chociaż tutaj nie w takiej dużej ilości, bo zaraz powiem, jaki był finalny zarobek, a był on bardzo niski. Natomiast tego typu atrakcje jak najbardziej się zdarzają praktycznie kilka razy dziennie. Tutaj pokazałem metody, w jaki sposób można to sobie szybko zweryfikować. I tutaj widzimy, że kontrakt został utworzony, liczba tokenów 100 tysięcy. Następna transakcja to jest dodanie płynności do Uniswap. Oczywiście wszystko jest robione przez ten adres. Tutaj widzimy add liquidity to PancakeSwap, czyli dodanie płynności do PancakeSwapa w liczbie 95 tysięcy tokenów APE i 11 tokenów BNB. Tutaj oczywiście była próba jakiegoś markowania tego, że ktoś sprzedaje ten adres, natomiast to było też robione z adresu właściciela, z adresu ownera, czyli jakaś tam mała liczba 100 tych tokenów została, powiedzmy, sprzedana. Jednak to było zrobione tylko po to, żeby wiedzieć, że ktoś tak naprawdę ma również możliwość sprzedaży tego tokenu. I następnie po dwóch godzinach widzimy ostatnią transakcję, czyli jest to transakcja usunięcia płynności i widzimy, że tak naprawdę ta płynność usunięta 11,32 powiedzmy setne BNB i tak naprawdę te 32 setne BNB to jest zarobek tego skamera, czyli ta kwota jest taka dosyć, powiedzmy sobie, nieduża, dosyć śmieszna. Jest to może coś około, na czas tworzenia tego materiału jest to czas coś około, pewnie, nie wiem, $100 czy 120. Także no, gra, powiedzmy, średnio warta zachodu, jednak pokazująca dosyć dokładnie schemat, w jaki można się złapać, czyli w momencie, kiedy widzimy, że jakiś token jest dodany do PancakeSwapa i od razu w dużej ilości jest ta płynność tam dodana, no to warto prześledzić, jakie te transakcje zachodzą, z jakich adresów, bo przeważnie to jest wszystko tworzone przez jeden adres ownera albo przez kilka adresów, które się po prostu wymieniają i które między sobą przelewają te tokeny. Mogą być one dodane w jakiś sposób do białej listy w kodzie kontraktu, co powoduje, że tylko te adresy będą mogły sprzedawać, natomiast żaden inny w ten sposób nie będzie mógł pozbyć się tych tokenów i zostaną, że tak powiem, z taką pamiątką na, można powiedzieć, zawsze. I to wszystko, jeśli chodzi o te pułapki. Także serdecznie zapraszam na Telegram, tam często tego typu rzeczy poruszamy, analizujemy. I serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, jeśli jakaś część tego materiału nie została do końca przeze mnie może konkretnie wyjaśniona. Cześć.